Siemano, witam Was serdecznie w sobotę. Mamy poranek, elegancko, 22 stopnie. Siedzimy w takim pacjencie jak Opel Mokka Turbo. Problem dzisiaj polega na tym, że samochód przyjechał ze względu, to jest dość nowy samochód, przyjechał też z innego warsztatu ze względu na to, na co ja jestem zawsze uczulony. Jak widzimy na desce rozdzielczej, nic się nie świeci. Ja wyłączę samochód, włączę, pokażę. O! Wszystkie kontrolki działają prawidłowo. Ach, kurwa, sprzęgło. Zapalamy i wszystkie kontrolki, a szczególnie poduszka powietrzna, nam gaśnie. I teraz tak, błąd mamy taki. Przerwany obieg napinacza pasa kierowcy, ale kontrolka się nam nie świeci. No to przegrzany silnik to akurat to nie jest nic nadzwyczajnego, bo widzimy na maksa, czyli najprawdopodobniej czujnik któryś padł, pokazuje zbyt dużą rezystancję i dlatego tak jest, ale do rzeczy. No i klient miał, nie wiem, kolizję czy wypadek, któryś z czujników bocznych zadziałał i nie wyszczeliła żadna poduszka. Sprawdziłem wszystko komputerem w wartościach rzeczywistych, wszystko jest ok, jak najbardziej, nie ma problemu. No i tu oczywiście, gdzie siedzę, no to jest przy opornik wstawiony, czyli jest oszukany system, bo napinacz pasa po prostu, nie wiem, kto co miał na myśli, po prostu tak porobił, że oszukał rzeczywistość. No i teraz co? Delikatna kolizja, całe szczęście, wszystko w porządku, jak najbardziej, nikomu się nic nie stało. Błąd mamy, przerwany obieg napinacza pasa, jest wstawiony opornik, czyli sterownik wykrywa jakiś błąd, kontrolka się nam nie świeci ze względu na wstawiony opornik. No i tak to właśnie wszystko się dzieje, tak to właśnie się w tej Polsce robi. Także no nie ma lekko, co tu więcej dodać. No zaczynamy robić, ale tak ku przestrodze, tak film jest bardziej. Jeżeli ktoś ma zamiar wstawić oporniki w układ bezpieczeństwa, w układ poduszki powietrznej, no to odradzam, bo trzeba zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli wstawiamy opornik, kurewski opornik, to już nie jest tak, że dzik jak idzie za żołędziem w stronę kasztana, to najwyżej może na dzika spaść gałąź, ale że dzik ma taką kureską, twardą sierść, pazerną, że jemu się od gałęzi nic nie stanie. Ale jeżeli będzie taki pazerny i będzie chciał dużo nachapać i będzie jadł, a akurat powiedzmy uderzy piorun i zwali na niego całe duże drzewo, na przykład bukowinę czy dębowinę, no ewentualnie akację, no chociaż na akacji nie rosną żołędzie ani kasztany, ani inne tam smakołyki, które dzik jada, no to go po prostu zabije. No tak samo tu, jeżeli wstawimy na przykład opornik, prostym przykładem, bo już ręka brudna, kurwa, bo już się coś robiło, wstawimy tu opornik, kontrolka nam nie zaświeci, sterownik szczyta, że jest wszystko ok. Teraz podczas wypadku wiadomo, że nie wyszczeli nam z urzędu to, ale trzeba wiedzieć jedno, że dopóki samochód jedzie, nie ma wypadku, nic się złego nie dzieje, wszystkie układy, które są, poduszka powietrzna boczna, taka sraka, ma oporność 3,5, 3,7 ohma. To jest bardzo ważne. I teraz tak, dzięki tej oporności zamyka się owód, idzie sygnał do sterownika, jest wszystko hit marek sierocki, nie ma żadnego problemu. Ale w momencie kolizji czy wypadku, już ze sterownika w milisekundach, w mikrosekundach, nie jak to powiedzieć, w sekundach, po prostu w kilku sekundach jest taki problem, że idzie napięcie, 5-6 V. No i na tej zasadzie po prostu dochodzi do eksplozji, dochodzi do wybuchu poduszki powietrznej. Po prostu idzie w sekundach, tam nie wiem, 0,04, zapomniałem teraz tego nazewnictwa, nie milisekunda, bo mili to są wolty, sekunda, nieważne, ale chodzi o co, że sterownik wysyła wtedy napięcie do poduszek poprzez czujniki uderzeniowe, boczne, srakie, takie. I teraz trzeba sobie wyobrazić, że jeżeli sterownik wyśle napięcie do takiego opornika, powiedzmy, i poduszka nie wyszczeli, inne poduszki też mogą po prostu nie zadziałać. Czyli może być tak, że nie wybuchnie żadna poduszka powietrzna. No to by było na tyle, trzymajcie się. Dzisiaj sobota, będziemy pili alkohol dzisiaj w postaci piwa, dużą ilość. Zaczynamy działać, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Hej!